podzielić niesamowitą radością. Taką radością, która wynika z tego czasu, w którym teraz jesteśmy. To nie jest zwykły czas, z czasu, który jest związany z okresem liturgicznym w naszym Kościele. To jest okres wielkanocny. Czy wy wiecie, co to znaczy? To znaczy niesamowitą radość, to znaczy niesamowity, wyjątkowy czas. Wiecie, jak jest te 50 dni od zmartwychwstania do zesłania Ducha Świętego? Czasami jest nazywane jako jedna niedziela. Każdej niedzieli przez cały rok mamy świętowanie zmartwychwstania Jezusa, a ten okres wielkanocny to jest 50 dni świętowania zmartwychwstania. To nie jest zwykły czas. My tak normalnie chodzimy do pracy, jemy śniadania i normalnie żyjemy i nam się wydaje, że to jest normalny czas, ale to nie jest normalny czas dla nas wierzących. To jest wyjątkowy czas. I ja wam muszę się przyznać do takiej rzeczy, którą robię co roku. Tak mnie natchnęło 3 lata temu. Natchnęło mnie to, że kiedy przygotowujemy się do okresu wielkanocnego, mamy 40 dni postu i my ten czas specjalnie traktujemy. Mamy postanowienia na okres Wielkiego Postu. Przygotowujemy się do tego czasu, prawda? Żeby go jak najlepiej przeżyć. Ale ten czas, po to mamy te wyrzeczenia, by jak najlepiej świętować okres wielkanocny. By jak najlepiej ta radość z nas wybuchła jeszcze bardziej. I ja tak sobie pomyślałam, skoro w Wielkim Poście robimy postanowienia, żeby dobrze przeżyć ten czas, to ja 3 lata temu postanowiłam robić postanowienia na okres wielkanocny, żeby tym bardziej zaznaczyć ten czas. I na przykład tam 2 czy 3 lata temu jedno z moich postanowień było takie, że na codziennej mojej modlitwie osobistej ja z radości skakałam na cześć Pana, żeby mu pokazać, jak bardzo się cieszę z tego powodu, że zmartwychwstał. I moja modlitwa w domu polegała na tym, że mu śpiewałam i skakałam z radości. Rok temu inne postanowienie miałam, to znaczy przez okres wielkanocny na mojej modlitwie osobistej śpiewałam Bogu pieśń nową, układałam Bogu nowe piosenki w trakcie mojej modlitwy, żeby po prostu zaznaczyć każdego dnia jakąś nową zupełnie piosenkę. Duch Święty mnie w tym wspierał i każdego dnia śpiewałam jakąś zupełnie nową piosenkę, która dzięki Duchowi Świętemu mi przychodziła do głowy i to śpiewałam. Ja tam nic z tym dalej nie robiłam, ale sobie śpiewałam dla Boga, żeby mu pokazać, jak bardzo się cieszę, że mamy ten czas w okresie wielkanocnym. I tak w tym roku, ja tak patrzę, już jest któraś niedziela, a ja tak, Panie Boże, co teraz ma być? Co teraz ma być w tym okresie właśnie wielkanocnym? I Bóg mi podpowiedział, co to ma być. I tym się dzisiaj chciałam z wami podzielić. To coś jest bardzo mocno związane z osobą Ducha Świętego. I tak na wstępie chciałabym wam zacytować fragment z Katechizmu Kościoła Katolickiego, który mówi tak do nas. Ponieważ Duch Święty jest namaszczeniem Chrystusa, Chrystus, głowa ciała, rozlewa go na swoje członki, aby je karmić, uzdrawiać, ustalać ich wzajemne funkcje, ożywiać, posyłać, by dawały świadectwo, włączając je do swojej ofiary składanej Ojcu i do swojego wstawiennictwa za cały świat. Przez sakramenty Kościoła Chrystus udziela członkom swego ciała Ducha Świętego i Uświęciciela. Teraz my tutaj wszyscy jesteśmy włączeni w Kościół katolicki.
korzystamy z sakramentów, chodzimy na mszę, przyjmujemy Pana Jezusa w Komunii Świętej, ale oprócz tego mamy na co dzień na sobie inne sakramenty. Chrzest, bierzmowanie, mamy księdza Jana, który ma sakrament kapłaństwa. Tutaj są osoby, które mają sakrament małżeństwa. Mamy te sakramenty i mam takie wrażenie, że my katolicy jesteśmy jak ci ludzie, którzy siedzą w takim super wypasionym Ferrari, w takim ekstrawozie, takim szybkim, takim mocnym, i jeździmy nim po ulicach 40 km na godzinę. Więcej nie można. Na normalnej drodze, gdzie jest ograniczenie, jak się jedzie do Witkowa, do 100 km, a miejscami do 120 można jechać zgodnie z przepisami. I po prostu my tak sobie jeździmy tak 40 na godzinę, a po prostu tam pod pedałem jest cała moc tego auta, tylko my tego pedału nie wduszamy. My w ogóle nie korzystamy z możliwości, jakie ma to auto. I tak po prostu jedziemy, inni ludzie poganie tam nas mijają, trąbią na nas. I tak to troszkę w życiu jest. Ja sama wiem, jak to się, jak ja prowadzę auto i przede mną jest taki właśnie kierowca, który można jechać 60, a on jedzie 40, sznur aut za nim tam się wlecze, każdy tam z tyłu jakoś już tam jest podminowany. I po prostu tak to auto jedzie, jedzie i inni na niego trąbią. I tak jest z nami, że zobaczcie, ludzie w świecie kompletnie, bardzo często nie liczą się z katolikami. Nie liczą się z nami, z tym, kim my jesteśmy. Bo tak naprawdę, gdybyśmy w pełni korzystali z mocy tego auta, to ludzie wokoło by tylko powiedzieli: wow, no tak powinno być z nami. Tak powinni traktować nas, bo my mamy namaszczenie od samego Chrystusa Duchem Świętym. Więc jak gdzieś wchodzi katolik, to inni powinni: wow, coś takiego robić. To jest prawda o nas. Tylko my tak do końca tak nie mamy często odwagi z różnych powodów, tak? Często się boimy, różne jakieś mamy te obawy i ten pedał gazu tak w ogóle tak delikatnie muśniemy, a tamto auto cała moc jest pod maską i my tak sobie jeździmy, inni na nas trąbią, a my: no tak chyba musi być. I tak jest. A zobaczcie, co mówi Kościół nasz, o naszym namaszczeniu, o tym, że Chrystus daje nam to namaszczenie, które On miał od Ducha Świętego. Po co? Aby nas karmić. Więc tutaj jesteśmy, jest super, karmimy się Słowem Bożym. Okej. Chodzimy do kościoła, praktykujemy naszą wiarę, karmimy się. Jesteśmy naprawdę mega nażarci, bym powiedziała. W tym wszystkim, jak korzystamy z całego bogactwa Kościoła, mamy po prostu tyle różnych możliwości praktykowania naszej wiary, więc jesteśmy najedzeni. Aby nas karmić, druga rzecz, aby uzdrawiać. Więc teraz to tak troszkę powinno być troszkę więcej tych uzdrowień. Aby ustalać wzajemne funkcje. Więc funkcje to nie tylko, że mamy pasterzy, ale mamy różne funkcje, na przykład mamy charyzmaty, powinno być między nami podział. Tu są ci, którzy mają funkcję, mają dar uzdrawiania, ci mają dar czynienia cudów, tamci mają dar wiary, a tamci mają dar poznania. Powinniśmy być jakoś podzieleni na te funkcje, zgadzacie się? Mamy różne inne funkcje, mamy wspólnoty i to się i tak dzieje, bo jesteśmy tutaj zgromadzeni. Nie jesteśmy tylko takimi niedzielnymi katolikami na godzinę w ciągu całego tygodnia, a później reszta, życie wygląda tak zwyczajnie, więc to ja tak się troszkę przesadnie śmieję, ale mamy jakieś funkcje. Ale
mamy namaszczenie, aby ożywiać. Mamy namaszczenie, aby Kościół nas posyłał, by dawać świadectwo. By dawać świadectwo innym. I teraz, patrząc na to, jak wielki, jak bogaty, jak niesamowity jest nasz Kościół, to po prostu troszkę mi jest mało. Troszkę mi jest mało tego, bo Kościół jest powołany do tego, by zmieniać ten świat, by zmieniać rzeczywistość. Ja już nie wspomnę o naszych rodzinach, ale tam, gdzie się pojawiają wierzący, tam powinno być wszystko przemienione, bo my nie jesteśmy sami. My jesteśmy namaszczeni Duchem Świętym, którym był namaszczony sam Chrystus. I On w chwili, kiedy zmartwychwstał, Chrystus daje nam swojego Ducha, daje nam namaszczenie związane z tym Duchem. Dlatego ja postanowiłam się troszkę przyjrzeć temu namaszczeniu, bo mi jest mało, ja jestem na te rzeczy taka zachłanna. Wiecie, mi jest mało, nie w kontekście, że ja mam mało, ale mi jest mało w kontekście naszego Kościoła, że jeszcze tutaj między nami po prostu powinno dziać się o wiele więcej. I tak się zaczęłam właśnie nad tym zastanawiać. I jeszcze jedna rzecz, zobaczcie, ten fragment mówi o tym, że Chrystus daje swojego Ducha i namaszczenie, rozlewa go na swoje członki. Tutaj nie ma kropki i na przykład jest przypis, czyli na księdza Jana, na ojca Johna Baszobore, na tam jakich jeszcze charyzmatyków takich znanych mamy, na Marcina Zielińskiego, na kogo jeszcze. Tutaj nie ma po prostu wymienione, że tylko jakieś wybrane jednostki są namaszczone, tylko tu chodzi o nas wszystkich. Tu chodzi o cały Kościół. Tu chodzi o każdego z nas, jak tutaj siedzimy, to namaszczenie jest dla nas. Ten Duch Święty jest dla nas, abyśmy się karmili, abyśmy uzdrawiali, abyśmy mieli wzajemne funkcje, abyśmy ożywiali, abyśmy byli posłani, abyśmy dawali świadectwo. To jest wszystko o nas. Dokumenty Kościoła katolickiego mówią jasno. I teraz tak się zastanawiałam, o co chodzi, że tak jeszcze mi jest mało tego Ducha Świętego i zajrzałam sobie do listu do Efezjan. 5 rozdział, wersety od 18 do 20. I przeczytałam tam takie słowa. A nie upijajcie się winem, bo to jest przyczyną rozwiązłości. Ale napełniajcie się Duchem, przemawiając do siebie wzajemnie w psalmach i hymnach, i pieśniach pełnych ducha, śpiewając i wysławiając Pana w waszych sercach, dziękując zawsze za wszystko Bogu Ojcu w imię Pana naszego Jezusa Chrystusa. I tutaj odkryłam taką rzecz, może już ją słyszeliście, bo o tym się dzięki Bogu mówi coraz częściej. O tym, że my każdego dnia powinniśmy się stale napełniać Duchem Świętym. Że to nie jest tak, że dostaliśmy sakramenty i po prostu ja już tego Ducha Świętego mam i już nic z Nim nie muszę robić. Tylko Paweł pisze, że napełniajcie się stale. To nie jest już się napełniliście, tylko Paweł mówi napełniajcie się ciągle. To jest czas ciągły, to jest coś, co powinniśmy robić stale. I ja w związku z tym moim postanowieniem na okres wielkanocny to odkryłam, halo, ja mam się napełniać Duchem Świętym w szczególny sposób. Szczególnie, że ten okres wielkanocny kończy się takim niesamowitym świętem jak zesłanie Ducha Świętego. To ja chcę być na to zesłanie przygotowana.
ja nie chcę dopiero patrzeć, co się wydarzy, tylko ja chcę być tak napełniona Duchem Świętym, że gdy będziemy świętować zesłanie Ducha Świętego, to rzeczywiście będzie dżum, będzie po prostu prawdziwa jazda. Tak mi to Duch Święty pokazał, że to napełnianie się to jest coś, na co musimy zwrócić uwagę. I dzisiaj chciałabym właśnie się tak szczególnie przyjrzeć temu napełnianiu się Duchem Świętym. Bo my mamy sakrament bierzmowania, który jest związany z Duchem Świętym. Każdy zresztą sakrament istnieje dzięki Duchowi Świętemu i w każdym sakramencie, jaki kiedykolwiek otrzymaliśmy, może namaszczenie chorych, dostaliśmy Ducha Świętego. I wiecie, trzeba po prostu tego Ducha Świętego rozpakowywać. Trzeba, żeby on był widoczny w nas. Żebyśmy nie tylko go tam gdzieś upchnęli na samym dnie, no tak, jestem ochrzczona, mam sakrament bierzmowania, byłam u komunii i to wszystko. Tylko musimy ciągle napełniać się tym Duchem Świętym, żeby każdego dnia było coś niesamowitego w Duchu Świętym. Żeby twoje, jak masz naczynia do zmycia, to nie było tylko zmywanie naczyń, ale napełnianie się Duchem Świętym poprzez zmywanie naczyń. Żeby każda twoja czynność, jaką masz wykonać, dlaczego mamy jej nie wykonywać w Duchu Świętym? Dlaczego mamy nie szukać tam doświadczenia obecności Bożej? To jest nasza codzienność. Czy Bóg nie chce być w twoich codziennych obowiązkach? Bóg chce być tam, bo On jest Bogiem z nami, Emanuelem. Bóg chce być blisko ciebie, a do tego potrzebujemy napełniać się Duchem Świętym. I tutaj już mamy taką odpowiedź, w jaki sposób mamy to robić. Bo Bóg nie tylko nam mówi, napełniaj się Duchem Świętym, ale mówi nam też, jak mamy to zrobić. I tutaj chciałabym wam wyświetlić ten fragment w tłumaczeniu interlinearnym. I tam jest tak napisane, dawajcie się napełniać, mówiąc sobie samych w śpiewach i hymnach, i pieśniach duchowych, nucąc i śpiewając sercem waszym Panu. I teraz tak, mamy się dawać napełniać. To znaczy, że Bóg chce nas ciągle napełniać. Że to nie jest problem z Jego strony, że On mówi, nie, dzisiaj już masz wystarczająco, jeszcze przedawkujesz tego Ducha Świętego. Tylko to Bóg czeka, żeby nas napełnić. On ciągle chce nam dawać więcej. To jest tak, tydzień temu ksiądz Jan robił nauczanie w oparciu o oliwę wdowy. Pamiętacie to, jak ta wdowa zamknęła się i rozlewała oliwę. Wiecie, symbolem czego jest oliwa? Ducha Świętego. I tam jest genialnie pokazane, ten fragment też pokazuje, jak to jest napełnianie się Duchem Świętym. Kiedy oliwa przestała płynąć? Czy kiedy Bóg powiedział, stop, już starczy ci oliwy? Nie. Tylko wtedy, kiedy tej kobiecie, kiedy ona już nie przygotowała nowych naczyń. To, kiedy oliwa przestanie płynąć, to nie zależy od Boga, bo Bóg nam daje hojnie. Tylko to zależy od nas. I my możemy po prostu Bogu nie nadstawić kolejnych naczyń. I wtedy oliwa przestanie płynąć. Dlatego to napełnianie się Duchem Świętym to jest tak jak podstawianie kolejnych naczyń, żeby Bóg te naczynia napełniał i napełniał. Więc teraz wracając do naszego tekstu. Jak mamy to robić? Dawajcie się napełniać, mówiąc sobie samym w śpiewach. Więc mamy śpiewać. Nieważne, czy fałszujesz. Ale masz śpiewać w śpiewach, w hymnach i w pieśniach duchowych. Zobaczcie, że tutaj jest tak rozróżnione, że są śpiewy, jakieś piosenki i są pieśni duchowe.
więc może trzeba śpiewać nowe pieśni, takie, których dotąd nie znałaś, dzisiaj nie znałam, a jutro stanę, Panie Boże, chcę Ci coś nowego zaśpiewać i zaczynasz śpiewać. Albo modlitwa w językach. To jest nowa pieśń, nigdzie jej nie masz w żadnym śpiewniku, nie masz modlitw, śpiewania w językach, nie masz tam tekstu zapisanego, więc to jest nowa pieśń. Mamy się napełniać Duchem Świętym poprzez śpiewy, poprzez hymny. Wiecie, ja gdy w kościele słyszę hymn Tedeum, to ja od razu się czuję po prostu napełniona. Uwielbiam takie hymny. Po prostu to jest coś naprawdę mocnego. Mamy w całej naszej liturgii, mamy przepiękne hymny, mamy hymny do Ducha Świętego. Mamy różne hymny, więc korzystajmy z nich. Pieśni duchowe. To mi się podoba. Nucąc i śpiewając. Tłumaczenie interlinearne mówi, że mamy nucić i śpiewać. Więc w różny sposób mamy używać naszego głosu. Zobaczcie, że tutaj jest coś takiego, że tutaj nie ma modlitwy myślnej, tylko ten cały tekst mówi o modlitwie takiej, w której używamy nasz głos, w której korzystamy z naszego głosu, bo Bóg nas takimi stworzył. Dał nam głos. Po co jest nam głos? Po to, by Jemu oddać chwałę. Dlatego nie mówię, że modlitwa inna nie jest jakaś, nie wiem, wyłączona jest spod działania Ducha Świętego, absolutnie, żeby mnie nikt źle nie zrozumiał, ale mówię tylko o tym, co widzę, że tutaj mam wymienione te wszystkie sposoby modlenia się, napełniania się Duchem Świętym. W tysiąclatce jest przemawiając do siebie wzajemnie w psalmach i hymnach i pieśniach pełnych ducha, śpiewając i wysławiając Pana w waszych sercach. I to są te rzeczy, które sprawiają, że my jesteśmy napełnieni Duchem Świętym, że zostaliśmy taki sposób modlitwy sprawia, że my się w szczególny sposób otwieramy na tego Ducha Świętego, napełniamy się Nim. Wiecie, nie można zostać napełnionym, kiedy masz usta zamknięte. Nie dasz rady się napić z zamkniętymi ustami, prawda? I teraz napełnianie się Duchem Świętym wiąże się z otwarciem naszych ust. To pozwala nam się napełniać, to pozwala nam pić. I tak jest, że Bóg nas zaprasza do tego, żebyśmy tą relację z Duchem Świętym mieli coraz bliższą, żeby rzeczywiście odkryć tą potęgę, te możliwości naszego Ferrari. Duch Święty jest jak to Ferrari, które po prostu ma niesamowitą moc, robi niesamowite wrażenie. I po prostu musimy troszkę bardziej zobaczyć, jakie to Ferrari ma funkcje, jak się mamy przebywać jak najdłużej w tym Ferrari. Mamy z tym Duchem Świętym wchodzić w coraz głębszą relację. Jezus w Ewangelii Jana mówi tak, 6 rozdział, 63 wers. Duch daje życie, ciało na nic się nie przyda. Słowa, które ja wam powiedziałem, są duchem i są życiem. I tutaj mamy kolejny sposób napełniania się Duchem Świętym. To jest Słowo Boże, które sprawia, że my się napełniamy tym Duchem Świętym. Napełniamy się Słowem samego Boga. To Duch Święty sprawia, że my zaczynamy to Słowo inaczej rozumieć. To Słowo zaczyna w nas przenikać, przemieniać. To Słowo zmienia otoczenie. Dlatego tak ważne jest, żeby czytać Słowo Boże na głos. Właśnie mówię, że musimy używać słów, bo Słowo Boże
czytane na głos, jest po prostu ogłaszane. I Bóg w ten sposób zmienia okoliczność. Tak jak to chyba było ponad rok temu, jak na Kijewie ksiądz Jan w niedzielę robił zachętę do kręgów biblijnych na mszach i tam właśnie miał ze sobą Pismo Święte, komentarze i zapraszał później na koniec do tego, że kto chce założyć krąg biblijny, niech przyjdzie po pismo, ale w trakcie kazania mówił o tym, że Pismo Święte trzeba czytać na głos. Jak jesteśmy w domu, mamy je czytać na głos. Bo to nie jest zwykła książka, to nie jest coś tylko takiego, o czym mamy myśleć, ale mamy to i myśleć, i ogłaszać, mamy cali być zaangażowani w to Słowo Boże. I wtedy jedna kobieta wzięła Pismo Święte od księdza Jana, komentarze, wróciła do domu i po miesiącu czasu, mieliśmy tam spotkanie, ona przyszła dać świadectwo o tym, co się stało, kiedy zaczęła czytać Pismo Święte na głos. Po pierwsze, zobaczyła, że robić krąg biblijny raz w tygodniu to jest jej za mało. Usłyszała, że robić krąg biblijny czytać wystarczy 8 minut dziennie. Ona wróciła do swojego domu, w którym od 30 lat żyła z mężem, ale oni nie żyli w związku sakramentalnym, ponieważ jej mąż był niewierzący. I ona, jako wierząca osoba, przez całe życie tak naprawdę cierpiała z tego powodu, ale postanowiła czytać Słowo Boże, więc wróciła do domu i oznajmiła mężowi: słuchaj, ja teraz będę codziennie 8 minut dziennie będę czytała na głos. 4 minuty Pismo Święte, 4 minuty komentarz księdza Jana. To trwa tylko 8 minut, ale będę to robiła na głos. Jej mąż, wiecie, ona w pokoju, gdzie normalnie tam telewizor i tak dalej, i gdzie normalnie siedział jej mąż, jak jej mąż to zobaczył, więc na początku taki troszkę oburzony i zły, zaczął wychodzić do drugiego pokoju. I tak było przez pierwszy czas, natomiast ona była wierna i zawsze czytała na głos. Po pewnym czasie jej mąż się przekonał, że to rzeczywiście jest tylko 8 minut, że to nie jest takie złe, więc zaczął zostawać już w tym pokoju, bo stwierdził, na 8 minut nie opłaca mu się wychodzić. Aż to się działo w ciągu miesiąca czasu. Aż przed upływem tego miesiąca, ona nam opowiada, on, jak zbliżała się ta pora, gdzie ona zwykle czytała, on bierze Pismo Święte i do niej mówi: to dzisiaj co czytamy? I wyobraźcie sobie teraz, co by było, gdyby ona czytała to po cichu. Dlatego zobaczcie, jak ważne jest, że my czytamy Słowo Boże na głos. My się napełniamy Duchem, napełniamy nasze otoczenie Duchem Bożym. To jest tak ważne. Chcesz zobaczyć zmiany, to otwórz usta. To jest to napełnianie się Duchem Świętym. I list do Kolosan, 3 rozdział, 16 wers, mówi tak. No, tak jest. Słowo Chrystusa niech w was przebywa z całym swym bogactwem. Z wszelką mądrością nauczajcie i napominajcie siebie samych przez psalmy, hymny, pieśni pełne ducha, pod wpływem łaski, śpiewając Bogu w waszych sercach. Znacie to skądś? Zobaczcie, Paweł tutaj powtarza, wcześniej pisał to do Efezjan, a teraz pisze to do Kolosan, że mamy napełniać się przez Słowo Boże, przez psalmy, przez hymny, przez pieśni pełne ducha, pod wpływem łaski, śpiewając Bogu. To jest to, że my mamy ciągle się napełniać, każdego dnia pragnąć więcej Ducha Świętego, każdego dnia przyzywać tego Ducha Świętego, nie tylko tak standardowo: przyjdź Duchu Święty, przyjdź Duchu Święty, i tą samą piosenkę mu zaśpiewamy,
ale ciągle w nowy sposób, bo ja tak czasami mówię, że Bóg nie daje nam odgrzewanych kotletów, tylko wiecie, zostały na drugi dzień kotlety, my je tam odgrzewamy i jemy, tylko On codziennie daje nam nową porcję świeżego ducha, z nowym namaszczeniem, z nowym ogniem. I po prostu każdego dnia Bóg ma dla nas coś nowego. I teraz jak my chcemy to odkryć, to On się tylko z tego cieszy. Teraz w jaki sposób mamy tak naprawdę wołać o tego Ducha Świętego? Nic prostszego. Jezus mówi o tym w Ewangelii Mateusza, 7 rozdział, wersety od 7 do 11. Proście, a będzie wam dane. Szukajcie, a znajdziecie. Kołaczcie, a otworzą wam. Albowiem każdy, kto prosi, otrzymuje. Kto szuka, znajduje, a kołaczącemu otworzą. Gdy którego z was syn prosi o chleb, czy jest taki, który poda mu kamień? Albo gdy prosi o rybę, czy poda mu węża? Jeśli więc wy, choć źli jesteście, umiecie dawać dobre dary swoim dzieciom, o ileż bardziej Ojciec wasz, który jest w niebie, da to, co dobre, tym, którzy go proszą. W innym fragmencie jest, da Ducha Świętego tym, którzy go proszą. To jest pragnienie Ojca, żebyśmy przychodzili, żebyśmy łaknęli, żebyśmy rzeczywiście chcieli ciągle więcej. Ja mam coś takiego już od, nie wiem już od jakiego czasu, bo ciągle mi to towarzyszy, że mi jest ciągle mało. Mi jest ciągle mało mi jest Ducha Świętego. Ciągle mało. Raczej to znaczy nie to, że nie jestem wdzięczna za to, co Bóg już teraz robi, ale wiem, że możliwości Boga są nieskończone, że Bóg chce o wiele więcej. Chce przemienić cały Szczecin, całą Polskę, cały świat. To jest pragnienie Boga, więc wiem, że z Jego strony On chce więcej. I teraz Bóg nam pokazuje, że to jest rzecz po naszej stronie. Proście, a będzie wam dane. Szukajcie, a znajdziecie. I teraz często jest tak, że my już do pewnego standardu się przyzwyczailiśmy. Mamy jakieś tam swoje schemaciki, że tak ma wyglądać modlitwa, że tak ma się to odbywać. I jak tak jest, to jesteśmy zadowoleni, super, fajnie. Tak ma wyglądać na przykład msza i później modlitwa, uzdrowienie, tak ma wyglądać. A Bóg chce więcej. I teraz Bóg mówi, proście, a będzie wam dane. Szukajcie, a znajdziecie. I teraz jak my szukamy? Jak my prosimy? Jak my tęsknimy za tym, żeby było więcej? Ja sama po sobie widzę, że to nie jest kwestia Boga, to jest moja kwestia. Czy ja dążę do tego? Czy ja wkładam wysiłek w to, żeby rzeczywiście coraz więcej być napełnioną tym Duchem Świętym, żeby chcieć jeszcze więcej mocy Bożej oglądać, jeszcze więcej ludzi przemienionych. Że to jest rzecz, która jest po mojej stronie i takim najlepszym przykładem na to, to w całym Piśmie Świętym najbardziej mi się podoba Jakub ze Starego Testamentu. Znacie jego historię w Księdze Rodzaju, kiedy w 32 wersecie, w 27 rozdziale, kiedy mamy historię, kiedy Jakub zaczyna wojować z aniołem. I 27 werset mówi tak, anioł już zmęczony walką, już mu poraził biodro Jakubowi, żeby go puścił, a Jakub dalej nie puszczał, dalej trzymał tego anioła. I ten anioł mówi, puść mnie, bo już wschodzi zorza. Jakub odpowiedział, nie puszczę cię, dopóki mi nie pobłogosławisz. I to jest po prostu to,
czego, na co Bóg czeka. Żeby z naszej strony było, nie puszczę Cię, dopóki mi nie pobłogosławisz. Nie przestanę się modlić, dopóki mnie nie pobłogosławisz. Nie ustąpię, dopóki nie zobaczę wielkich rzeczy Bożych. W moim życiu, w życiu mojej rodziny, nie puszczę Cię, dopóki nie będę przemieniona Twoją mocą. Nie puszczę Cię. To jest właśnie Jakub, który nie zważał na to, że całą noc siłował się z aniołem. Anioł już nie miał siły. Anioł, żeby się jakoś uwolnić od Jakuba, Pismo Święte mówi, że poraził mu biodro. Ale czy to powstrzymało Jakuba? Nie. I dzięki temu Jakub otrzymał niesamowite błogosławieństwo. Dzięki takiej wytrwałości, temu, że Jakub po prostu chwycił i powiedział: nie puszczę, dopóki mi nie pobłogosławisz. Dostąpił to, czego chciał. I tak jest właśnie z nami. To nam Jezus mówi. Proście, a będzie wam dane. Szukajcie, a znajdziecie. To w tym wersecie. Każdy, kto prosi, otrzymuje. Kto szuka, znajduje. I teraz, kiedy możemy przestać szukać? Aż znajdziemy. A kiedy znajdziemy? W niebie. Wtedy znajdziemy. Dlatego naszą stałą kondycją powinno być proszenie, szukanie, zabieganie o więcej, więcej mocy Bożej, więcej działania Bożego w naszym życiu. Więcej, więcej. To jest kwestia naszego pragnienia. Bóg odpowiada na nasze pragnienie, na to, ile naczyń zgromadzimy. Na to, czy my powiemy: a no, tacy namaszczeni, święci ludzie, jak tam wcześniej wymieniałam, ojciec Baszobora, bardzo go lubię, i inni tam, no ci to są namaszczeni, no, ci tak. A co z nami? To tutaj ma być całe grono namaszczonych ludzi. To tutaj mają się dziać znaki i cuda. To jest powołanie całego Kościoła, a Kościołem my jesteśmy. Jak wygląda Kościół, zależy od nas. I najwyższa pora na to, żeby wciskać ten pedał gazu rzeczywiście do końca, żeby sprawiać, że to inni patrzą: uuu, katolik poszedł, uuu, zadziało się. No to ma być, po tym mają nas poznawać. Słuchajcie, my mamy Ducha Świętego, Ducha, który wskrzesił Jezusa z martwych. To nie jest coś zwykłego, to nie jest coś normalnego. To jest potężny Duch, który pragnie w Tobie działać z taką potężną mocą, z jaką działał z Jezusem. Dlatego ja uwielbiam ten cytat, kiedy Jezus mówi, że większe znaki będziemy robić niż On. Ja czekam, aż się ta obietnica w moim życiu wypełni. Możecie powiedzieć, że ja w ogóle nie jestem skromna. Ja w tym temacie nie chcę być skromna. Ja chcę być w tym temacie zachłanna. Ja po prostu chcę, by słowa Jezusa wypełniały się w moim życiu. Ale nie tylko mi chodzi o moje życie, mi chodzi o cały Kościół. Dlatego w Witkowie robimy szkoły charyzmatów. Bo gdyby, nie wiem, mi chodziło o mój sam rozwój, no to po prostu, owszem, będę gdzieś tam, nie wiem, szukała różnych rzeczy, żeby się napełniać. Ale co to jest? To wtedy nie jest Kościół. Kościół jest wtedy, kiedy wszyscy się napełniamy, kiedy wszyscy wzrastamy. To jest dopiero Kościół, kiedy wszyscy mamy nowe doświadczenie, doświadczamy nowego napełnienia Duchem Świętym. I tu o to chodzi, żeby nie być jakimś egoistą, który idzie do nieba. Bo ja nie wiem, czy jest miejsce dla egoistów w niebie, ale dla ludzi wspólnoty, którzy idą całą wspólnotą do nieba, to na pewno jest. Bóg po to daje Ducha Świętego i zobaczcie, że ten cały okres 50 dni jest po to, by się rzeczywiście przygotować do zesłania Ducha Świętego. Szczególny okres, już jak będziemy świętować niedzielę w niebowstąpienia Jezusa,
do niedzieli zesłania Ducha Świętego, to jest szczególny okres w Kościele o wołanie Ducha Świętego. Ale dlaczego my mamy się ograniczać do 7 dni, skoro Jezus zmartwychwstał po to, by dać nam swojego Ducha? My już teraz mamy się przygotowywać na to więcej. Bóg chce przemienić Kościół. Czy wierzysz w to? Amen. Tylko ksiądz Jan wierzy. Dam wam szansę. Bóg chce przemienić Kościół. Czy wierzysz w to? Amen. Już teraz nabrałam rzeczywiście po prostu wiary, że to się stanie. Amen. Dlatego potrzebujemy nowego napełnienia, ciągłego napełniania się, wołania tak jak Jakub. Nie puszczę Cię, dopóki mnie nie pobłogosławisz. Nie puszczę Cię, dopóki mnie nie napełnisz w nowy sposób. Szczególnie, kiedy może dzisiaj przeżywasz jakieś trudne momenty w Twoim życiu. Wtedy, kiedy są jakieś Twoje kryzysy, jakieś ciężkie rzeczy. Ja dzisiaj też dostałam taką niezbyt wesołą wiadomość. Dlatego tym bardziej widzę, że potrzebuję napełnienia Duchem Świętym. Kiedy coś idzie nie po naszej myśli, to tym bardziej chcę wołać o nowe napełnienie, o to, że nie puszczę Boga, dopóki mi nie pobłogosławi, dopóki nie pobłogosławi tej sytuacji, dopóki nie zobaczę Jego działania w tych trudnych rzeczach. To jest tym bardziej czas na przyzywanie Ducha Świętego. On ma moc, On może przemienić wszystko. I zobaczcie, co było pragnieniem Jezusa. Jezus wołał do Ojca, aby zesłał nam Ducha Świętego. W dziejach apostolskich, 1 rozdział, 8 wers. Ale gdy Duch Święty wstąpi na was, otrzymacie Jego moc i będziecie moimi świadkami w Szczecinie, i w całym zachodniopomorskim, i w Polsce, i aż po krańce ziemi. To po prostu mówi Jezus. Z tym jest związany ten okres liturgiczny w naszym Kościele. To jest czas szczególnego napełniania się Duchem Świętym, szczególnego Jego działania. To jest czas, kiedy Jezus wstępuje do nieba po to, by posłać nam Parakleta, posłać nam swojego Ducha. Ducha, który daje nam moc. Ducha, który ożywia, Ducha, który przemienia. I zobaczmy, że my w naszym życiu bardzo często na co dzień napełniamy się, ale różnymi innymi rzeczami. Napełniamy się telewizorem, napełniamy się komputerem, napełniamy się przyziemnymi sprawami, napełniamy się różnymi zmartwieniami, troskami, różnymi informacjami. Włączamy dziennik i tam na pewno napełnię się Duchem Świętym. Więc zobaczcie, że cały nasz dzień to jest napełnianie się. Napełnianie się, ale jak nie przypilnujemy, żeby to było napełnianie się Duchem Świętym, to może się okazać, że się napełniamy duchem tego świata. I teraz musimy pewne rzeczy przemieniać, więc ja nawet jak stałam w tym korku, to sobie pomyślałam, o nie, wiecie, takie rzeczy mnie łatwo wyprowadzają z równowagi. O nie, tak nie będzie. I po prostu płyta z uwielbieniem i po prostu uwielbiałam w tym korku Boga, żeby się napełniać, żeby tutaj nie wpaść do was zziajana, przejęta, że po prostu pół godziny spóźnienia, tylko żeby przyjść napełniona już Duchem Świętym. Więc co, włączyłam sobie pieśni pełne ducha, hymny, śpiewałam dla Boga i po prostu w ten sposób spędzałam ten dzień, spędzałam ten czas, nawet przyjazdu samochodem. To jest czas na napełnianie się. Dlatego pilnujmy, żeby diabeł go nam nie ukradł.
pilnujmy czasu napełniania się Duchem Świętym. Pilnujmy tego. Zobaczmy, że jak rano napełnimy się Duchem Świętym, to w ciągu dnia przyjdą różne inne informacje, różne inne wydarzenia. I teraz musimy pilnować tego napełnienia Duchem Świętym. Musimy cały czas patrzeć, czy gdzieś tam ten Duch Święty nam nie przecieka przez nasze emocje, przez nasze jakieś nerwy, złości. U mnie to szybko idzie, dlatego muszę szybko łatać. To musimy po prostu pilnować tego napełnienia się Duchem Świętym, żeby Kościół rzeczywiście miał wygląd Ferrari, takiego, że inni powiedzą, wow, to jest elita, oni nie są tacy zwykli, oni są zdolni do rzeczy takich, gdzie inni powiedzą, wow, tutaj osoba wstała z wózka, tutaj nogi się wydłużyły, tutaj, nie wiem, dziecko, lekarze wydali taki wyrok, diagnozę, a tutaj jest coś innego. Tutaj słyszymy jakieś złe wieści, a ja w tych wieściach będę uwielbiała Boga. I z tych wieści wychodzą zupełnie inne sytuacje. Mamy się napełniać Bożą mocą, Bożym Duchem. To ma być nasza codzienna kondycja. Więc ja po prostu postanowiłam szczególnie pilnować tego czasu. Więc muszę przypilnować tego, bo wiecie, nawet modlitwa w językach, ja się na co dzień w mojej modlitwie osobistej, więc modlę się Słowem Bożym, modlę się w językach. I nawet taka rzecz może stać się rutyną. Więc muszę pilnować, żeby to nie była rutyna. Żeby ta modlitwa była taka, że ja po prostu nie będę chciała w ogóle tej modlitwy kończyć. Żeby po prostu ta modlitwa sprawiła, że ja jakieś nowe rzeczy zobaczę, że jakieś nowe rzeczy napiszę. Wiecie, ja miałam, owszem, przygotowane nauczanie o Duchu Świętym, które miałam wam dzisiaj powiedzieć, ale zaczęłam się modlić. I po prostu Duch Święty mi troszkę pozmieniał plany. I to wiecie, możemy mieć przygotowane schematy, ale kiedy wpuszczamy tam Ducha Świętego, to Duch Święty będzie nas prowadził do rzeczy, do których może ci się wydaje, że nie jesteś zdolny tego zrobić, nie jesteś zdolna tego zrobić. Zobaczcie, co się działo z apostołami przed wstąpieniem Ducha Świętego. Co oni robili? Byli zamknięci. Owszem, modlili się, śpiewali hymny, śpiewali psalmy, ale byli zamknięci. Dopiero kiedy Duch Święty wstąpił na nich i otrzymali Jego moc, zaczęli głosić. Ale jak zaczęli głosić? Że przy pierwszym kazaniu świętego Piotra nawróciło się 3000 osób. Wyobraźcie sobie, 3000 osób bez nagłośnienia. Co tam musiało się dziać? Jaka po prostu moc Boża musiała stąpić? Dlatego, jak patrzymy na historię całego Kościoła, to widzimy niesamowite rzeczy. Weźcie sobie obojętnie jakiego świętego. Dzisiaj czy jutro mamy wspomnienie świętego Wojciecha? Dzisiaj! O! No właśnie, mi się troszkę... Słuchajcie, no to co mam daleko szukać? Mamy wspomnienie świętego Wojciecha. To był gościu napełniony Duchem Świętym. Dzięki niemu dzisiaj tutaj jesteśmy w katolickim kraju. Jak sobie popatrzymy na historię, mi się bardzo podoba święty Patryk, bo on pojechał do Irlandii i tam po prostu nie znał języka, nic nie znał i musiał jechać tylko na Duchu Świętym. I po prostu takie rzeczy, on tam wskrzeszał, robił różne znaki i cuda i dzięki temu Irlandia cała się nawróciła. Jeden człowiek i cały kraj nawrócił. Co się dzieje, kiedy
my mamy Ducha Świętego. To my dzisiaj mamy być takimi świętymi patrykami. To jest dzisiaj nasze zadanie. Twój dom, twój krąg biblijny nie ma być zwyczajnym domem. To ma być dom napełniony Duchem Świętym. To ma być dom, gdzie sąsiedzi będą się ciebie pytali, co tam u pani się dzieje, że gdzieś jakieś takie śpiewy słyszę zza ściany. Jak się modlimy, mamy tym bardziej otwierać okna. Niech inni usłyszą nasz śpiew. Niech inni się dowiedzą, że tutaj jest dom, w którym się śpiewa na cześć Pana. Gdy przychodzi Duch Święty, jedna rzecz się niesamowita w nas dzieje. Przestajemy dbać o swoje imię, co o nas pomyślą, a zaczynamy dbać o imię Najwyższego. I następuje taka przemiana. Dlaczego apostołowie wcześniej siedzieli w wieczerniku? Bo się bali. Skoro zabili Jezusa, to i nas zabiją. I my też się często boimy. Nie boisz się, że o tobie pomyślą nawiedzona, a ja mówię, tak jest, Duchem Świętym. To jest to, co mamy, w jakim stylu mamy żyć. Więc jak będziemy się napełniać Duchem Świętym, to już nie będzie nam przeszkadzało, że ktoś powie, dziwnie się spojrzy. Okej, niech się dziwnie spojrzy, ale gdy będzie przechodził kryzys, będzie wiedział, żeby zapukać do moich drzwi i powiedzieć, słuchaj, pomódl się. Słuchajcie, tak się dzieje, że ludzie najpierw mogą was wyśmiać, a później przyjdą, bo będą wiedzieli, że wy jesteście napełnieni Duchem Świętym. Dlatego ja mam takie pragnienie, żeby jak będzie niedziela zmartwychwstania, my jeszcze rano będziemy w Wałbrzychu, nie wiem co na to ksiądz Jan, bo jeszcze nie miałam czasu z nim uzgodnić, żeby po mszy świętej o 17 zrobić taką modlitwę, wołanie o Ducha Świętego, zamkniemy drzwi kościoła i powiemy, nie wyjdziemy stąd, dopóki nas nie napełnisz. Zesłania. Aha, zesłania. Tak, przepraszam, przejęzyczyłam się. W zesłanie Ducha Świętego, żeby po prostu być rzeczywiście jak ci w wieczerniku. Najpierw zamknięcie, a później się zaczęło dziać. Nie chcecie tego? To już teraz możemy wołać o Ducha Świętego. Więc po co dalej gadać? Lepiej wołać o Ducha Świętego.